Przed nami odkrywczy, emocjonujący i jedyny taki w Raciborzu festiwal podróżniczy Wiatraki. Już w najbliższy weekend szereg nietuzinkowych gości po raz kolejny przybliży nam miejsca, o których istnieniu nie mamy nawet pojęcia lub do których sami wybieramy się wyłącznie oczami wyobraźni. Podróż duchowa to podróż do głębi. Tak w skrócie zapowiada się nadchodząca dużymi krokami 14. edycja festiwalu podróżniczego Wiatraki, który wcześniej głównie sięgał jak najdalej i jak najwyżej. Postanowiliśmy, że będziemy takimi prawdziwymi ambasadorami świata, dlatego że sztuka reporterska, sztuka dziennikarska, obraz świata w dzisiejszych mediach jest bardzo zniekształcony. Mam wrażenie, że bardzo wiele audycji telewizyjnych, reportaży powstaje wskutek tego, że ludzi, którzy do danych miejsc jeżdżą, wcale tego świata nie rozumieją, a w związku z tym, zamiast opowiadać o nim takim, jaki jest, straszą światem. I to jest takie lekko kuriozalne, mamy XXI wiek, wydawałoby się, że każdy może wszędzie być, ale z mediów dowiadujemy się, że świata się należy bać. A tak oczywiście nie jest, dlatego mocno skupimy się na tych krajach typu Pakistan, typu Syria. Będziemy tam z ludźmi, którzy do tych krajów podróżują, którzy mogą zaświadczyć o tym, co się w nich dzieje, którzy znają je z różnych stron, ale którzy przede wszystkim nie będą nas straszyć, tylko będą nam przekazywać prawdziwy obraz. Odkrywanie głębi, zwłaszcza tej duchowej, Wiatraki zapewniają już od piątku 27 października, który tradycyjnie zarezerwowany jest dla młodzieży szkolnej. Mamy w tym roku rekordowo wysokie zainteresowanie. Mamy trzech świetnych gości, którzy w trzech blokach opowiedzą dzieciakom o tym, jakie są najwyższe góry świata. Monika Witkowska zabierze je na koronę ziemi. Piotrek Chorzela, świetny opowiadacz, opowie o swoim pobycie w Antarktyce, a Robert Gądek wejdzie nas z kolei do Afryki. On też tam chodzi po górach. Góry w Afryce nie są specjalnie popularne, ale oprócz tego opowiada też o tym, co jest w sawannie, w buszu, co się dzieje w dolinach. Także wybitna lekcja świata dla dzieci. Sobotni i niedzielny program natomiast to równie ciekawa mieszanka opowieści z różnych zakątków świata. Będziemy na wielu szlakach pielgrzymkowych, będziemy w Syrii, będziemy o tej głębi podróży rozmawiali z Piotrem Pustelnikiem, z doświadczonym himalaistą, w tym roku wydał swoją autobiografię. Człowiek, który świetnie przeprowadzi nas przez historię tego himalaizmu ostatnich 30-40 lat, dlatego że ten himalaizm też się zmienił. Podróżowanie w ogóle się zmieniło, w ogóle jest zupełnie inne. Objedziemy rowerem zamarznięty Bajkał, między innymi. Będziemy rowerami jeździli po Andach, ale będziemy też pieszo wędrowali przez Izrael i Palestynę i dowiemy się, co ciekawego przeżył chyba najsłynniejszy polski piechur, czyli Łukasz Supergan. Jak zawsze festiwalowi będą również towarzyszyły koncerty oraz inne dodatkowe atrakcje, które mają zaciekawić przyjezdnych. Jest możliwość zwiedzenia browaru raciborskiego. Razem z Osirem będziemy żegnali i zamykali sezon na Odrze. Będziemy organizowali spływ kajakowy z Raciborza do Grzegorzowic. Oczywiście można odwiedzić nasz zamek i muzeum, które są zawsze czynne. Także dla gości z zewnątrz chcemy, żeby zapamiętali nie tylko to, co dzieje się na naszym festiwalu, ale również, żeby zapamiętali Racibórz, bo jesteśmy pięknym miejscem. Wiatraki odbędą się w Raciborskim Domu Kultury na Chopina. Bilety można nabyć na w biurze festiwalowym czynnym w sobotę i niedzielę na godzinę przed wejściem na scenę pierwszego podróżnika.